Łączę się z Wami na szybko, na gorąco ze stadionu z Radomia, ponieważ chciałbym powiedzieć kilka słów o meczu Radomia-Górnik. Co mi się tutaj rzuciło w oczy? No cóż, gra Radomiaka do pierwszej bramki była bardzo dobra. No może słowo bardzo za duże, ale była dobra. Radomiak siadł psychicznie po dwóch kontrach szybkich i okazał się zabójczy dla Górnika. Później nie dał rady. Jeszcze w przerwie, kiedy trener dokonał trzech zmian, coś tam jeszcze próbowali, ale odpowiedź Górnika, bramka na 3-0, załamała. Jeszcze chciałbym powiedzieć co do Pawłowskiego. Rozumiem, że Lewandowski go wystawił od początku meczu, ponieważ chłopak dał dobrą zmianę w Mielcu. No i plus to, że chciał się pokazać przed byłym pracodawcą, no jednak nie dał rady, dlatego po pierwszej połowie już nie wszedł na drugie 45 minut. Dziewiątka potrzebna w Radomiaku od zaraz, ani Felix, ani Maurides. Na dzisiaj to nie jest poziom ekstraklasowy. Zatem tutaj też Radomiak powinien poszukać napastnika, bo z takimi zawodnikami no nie poszaleje. Już na początku gubi punkty, w trzecim meczu zgubił punkty, dwa remisy w pierwszych meczach, teraz trzeci porażka, 0-3 u siebie, dotkliwa dla kibiców, którzy tutaj przychodzą. Jak zawsze wypełniają trybuny, gorący doping mimo przy niekorzystnym wyniku. Co mi się jeszcze tutaj rzuciło w oczy? Aha, chciałem powiedzieć, że niepotrzebnie piłkarze Radomiaka na siłę próbują grać na linii 5 metra. No, w pewnych sytuacjach widać, że chyba są uczuleni przez trenera, żeby grać do najbliższego kolegi. No jednak tak się nie da, ponieważ kolega na plecach ma przeciwnika, więc lepiej to wyrzucić w aut. Lepszy aut dla przeciwnika niż gol czy coś takiego. Za dużo podają sobie to do bramkarza, to do właśnie defensora jakiegoś innego. To tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia następnym razem.